że jak Konfederacja zapowiada bez podatków, to kłamie. Jak Konfederacja mówi bez ZUS-u, to kłamie. Ale jak Konfederacja mówi, wyjdziemy z Unii Europejskiej, lać gejów i Żydów, bić kobiety, bić dzieci, kobiety do więzienia za aborcję, to mówią to akurat serio. Mówią brednie o swoich programach gospodarczych i naprawdę mówią serio, co mają zamiar zrobić, szczególnie polskim kobietom. Tu nie żartują, przyjrzyjcie się życiorysom niektórych z nich. Nawet ten młody, mile wyglądający, uśmiechnięty pan Mentzen. Nawet on sobie zrobił zdjęcie i puścił dumny z tego w internecie ze swoją córeczką z podpisem jestem zwolennikiem przemocy symbolicznej. Tu się nie ma z czego śmiać. Nie? Niektórzy z nich naprawdę hajlowali i są wielbicielami nazizmu. Otwarcie.